Cześć, siemanko, dzień dobry, słyszeliśmy na początku konia i dlatego witam was w odcinku poświęconym koniom w sezonie trzecim dziennika z Minecraft, odcinek prawdopodobnie 65, aczkolwiek mogę się mylić, idziemy po lasso, aby tutaj konia przywiązać. Gdy, żeby na mnie uciekł na krótką metę na długą me metę sobie jakoś z nim poradzę wydawało mi się, że mam tutaj lasso a jednak okazuje się że go nie widać czyli mogłem się też pomylić chociaż, no wątpię w to, że się pomylił, więc gdzieś tutaj być musi dobrze, mamy tutaj smycz, to będzie smycz dla konia, nie dla psa tym razem koń jest tutaj naszym zwierzątkiem do oswojenia, choć tu koniku. Wo wow, wow, ostrożnie. Dobra teraz. Dobra, jest przywiązany. Nie ucieknie nam. A w tym czasie idziemy budować. Dobra, może nie teraz, bo się zrobiło ciemno, ale idziemy budować stajnie dla koni. Muszę tylko zabrać parę istotnych rzeczy, żeby to zacząć budować, bo nie chcę takiego zwykłego budynku robić, ale bardziej taki funkcjonalny, aby koniki miały tam też wodę, siano. Siano mam tu. Tutaj mam siano, zabieramy. Yy, wodę, no to wiadomo, wiadro mam. Yy, aby były tam też redstone. I redstone. Powinien być właśnie w tej skrzynce. To bardzo dobrze, że ona tutaj jest. Akurat być może trzeba będzie więcej zabrać tego redstone'a i trzeba będzie też jakieś dźwignie porobić. No to akurat mam bruk. Dobrze, jesteśmy chyba. Coś tu chodzi. Wow, Handras przyszedł do Squidusia. Co tam masz za towary? Hmm. Jakby to był bambus, to jeszcze parę odcinków temu bym się zastanawiał czy by nie kupić. Raczej na pewno bym kupił, żeby sobie oszczędzić tej wyprawy. A tak to nie mamy tutaj no nic ciekawego. Chociaż tą rybkę bym kupił, wiesz co? Tak, kupimy sobie rybkę, bo bo niby można taką rybę z łat łatwością dostać, ale ale po pierwsze chcę dać zarobić tym osadnikom a po drugie, no co mi szkodzi mogę mieć rybę, proszę bardzo, halo o jej, ale okazja. Przy okazji mamy kolejne osiągnięcie. Nie, nie dość, że wypuściłem rybę kolejną tutaj. Takiej ryby bym pewnie nie złapał. Bo zazwyczaj są to te dorsze i łososie najczęściej. Więc myślę, że no warto było. Przy okazji jeszcze mam wiadro. No, a panie, nie chciałbyś pan lamy kupić? Mam na sprzedaż taką lamę. Przyplątała mi się. Chodź. Lamo. Ło. Wow. Ups. Tutaj się troszkę porobiło. Dobra, mamy naszą lamę. Nie chciałby pan lamy. Nie, dobra. Zostawimy ją sobie na pamiątkę. Myślę, że jakby mu ją dał, to on by wziął. A tak to sobie ją zostawimy, oszczędzimy. I teraz tak, trzeba zbudować dla koni i lamy yy, gdzieś tutaj, gdzieś tutaj właściwie jeszcze nie wiem gdzie. Tutaj, może by to zakryć, to też by zakryć i by był teren. I by był w miarę taki teren, gdyby to wszystko pozakrywać. Ewentualnie gdzieś tu, ale tu jest za mało miejsca na budowę. Ja wiem, że mam zostawione to. Taką pamiątkę po tym, co tu kiedyś było Tutaj też jest za mało miejsca, no niestety A Więc jedyne miejsce, gdzie mógłbym wybudować, to mógłbym jeszcze spróbować tam wybudować, zobaczmy Tutaj też jest całkiem miejsce, okej okay. Tylko też tutaj są jakieś dziury No No nie Nie ma tak różowo Squid'o Wszędzie są jakieś dziury, więc musisz zabrać dirta. To po pierwsze, co musisz zrobić, żeby tutaj móc budować, a nawet nie, nie będziemy brać dirta. A po drugie. No, trzeba by było zrobić jakieś wymiary, jak to ma wyglądać. I wydaje mi się, że takie no rozsądne wymiary to gdzieś przynajmniej ponad 10 bloków, żeby miało w każdą stronę. Więc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, w tą stronę będzie teraz w tą stronę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. To tak średnio wiecie, bo tu już jest ta góra. Damy radę, okej. Okay? Stajnie, dla koni zrobić w tym miejscu trzeba tylko to wszystko posklejać. Dlatego ja idę sobie po parę staków dirta i, i to zrobimy, dobra? Bo gdzie mam zrobić? Tutaj gdzieś? Tutaj gdzieś jakbym zrobił. W sumie. No nie. Całą tą górę, jakbym ściął, to by może się udało. Hmm. Tylko, że wtedy miałbym tutaj, nie miałbym tu tej ścieżki, a chciałbym mieć tutaj tą ścieżkę, ewentualnie zrobiłbym gdzieś tu obok tej świątyni. Ale jak mówiłem, tutaj taka rzeka niefajna. Tutaj nie ma szans, tak samo nie ma szans, bo tutaj też już coś jest, w tym jest ten las. Pełno jest takich sadzawek. Mi się to osobiście nie podoba. Niestety tutaj tego mam bardzo dużo. I nieważne, czy mi się to podoba, czy nie. Jedyny taki rozsądny teren pod budowę tego to jest w tym miejscu. I w tym miejscu to faktycznie wybudujemy. Nadal mamy tutaj te lamy i ostatnika. Ciekawe, ile będzie chciał jeszcze na mnie zarobić. Może by. Jednak chciał kupić tą lamę, zobaczymy jak pójdą te negocjacje, a teraz rozpoczynam już budowę. Jak widzicie, to będzie pojedynczy box dla konia. Tak będzie wyglądać, moi drodzy. Będzie mieć trzy bloki na mniej więcej trzy bloki. Z tym, że gdzieś muszę jeszcze dać tutaj płotek. Um. Który będzie to wszystko zabezpieczać, żeby te konie nie pouciekały. W związku z tym może się to trochę różnić. Wrzućmy jeszcze jeden box. To będzie stanowisko na dużo, dużą ilość koni, bo po drugiej stronie będzie per analogiam, czyli jak ktoś nie rozumie, to będzie tak samo. Dokładnie. O to właśnie chodzi, dalej nie budujemy. Robimy teraz, no nie wiem, gdzieś tutaj taki, jakiś korytarz na środku. Tutaj będzie środkowy korytarz, i za tym środkowym korytarzem budujemy kolejne, kolejne boksy. Nie wystarczy mi drewna, żeby to nawet pierwszą warstwę tutaj wybudować, a to chyba nawet nie jest pierwsza warstwa, tylko jakaś pierwszogruntowa, bo przypomnę, że z tamtej strony mamy ziemię, więc nie wiem jak to ma wyglądać. Czy będziemy tutaj schodzić poziom niżej, czy też nie. Ale widzicie, że to jest dość kosztowne. Okej, okay, pojedynczo. Kosztowne i jak widać nie mam już surowców na budowę tego, ale widać też fajny e, Fajny design jakiś się z tego wyłania Że będzie tutaj Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesięć koni mogło się zmieścić w takim czymś Ja dotychczas mam dwa konie i lamę, więc jest szansa na to Żebym tutaj taką fajną stajnię Trochę kompaktową, bo mogłaby się trochę rozciągnąć na mm, trochę bardziej w prawo, ale myślę, że ten korytarz y, trzech bloków jest wystarczający. Tutaj też nie wiem, jak to sobie zmienimy, czy, to, czy, czy dużo sobie tutaj zmienimy, czy nie za bardzo dużo, to się wszystko okaże. Jeszcze w trakcie y, jakiejś budowy. Ogrodu, który po drugiej stronie rzeki mam nadzieję też zrobię. Także dużo mnie jeszcze czeka tutaj zabawy z tym. Natomiast jesteśmy na finalnym etapie. No bo, zobaczcie, że dużo rzeczy mam już gotowe, i teraz tylko nowe rzeczy budować, ulepszać i takie tam drobnostki, że tak powiem. No nic, ja idę ściąć drzewo. Może takie o albo takie Bardzo ładnie Bo da, da, da to nam surowce po prostu do budowy okej okay, rośni. też tutaj rośni. Surowców trochę przybyło 40 tylko niewiele ale zawsze to coś, żeby skończyć wciąż ten podstawowy etap, i już zabrać się za to, co chcę jeszcze zrobić w tym odcinku, a jest to trochę mieszania z restownem, Bo nie chciałbym tego na kolejny odcinek zostawiać. W kolejnym odcinku moglibyśmy już się skupić typowo na designie tego wszystkiego i wykończeniu, tak żeby te kolniki miały i siano, i wodę, a Dzisiaj skończymy ten etap redstone'owy, co by mieć to już z głowy. E, dobrze, więc tutaj, nie wiem, tutaj będzie wejście, to ono będzie gdzieś tak, ok? Postanowione. I teraz y, trzeba podjąć decyzję taką, czy robimy. Tak, zrobimy posadzkę wyżej, e, czyli tu. I na przykładzie tego boksu wszystko sobie zrobimy. Bo mógłbym robić wszystkie boksy, ale, ale trochę szkoda na to czasu, tak szczerze Nie wiem czy nie zmienić tego koloru drewna na inne. Dobra. Uwaga, niszczę wszystko i zmieniamy drewno na inne. Z tym, że kolor drewna to jest yy, tak naprawdę no rzecz teraz nieistotna chodzi tylko o to żeby tutaj gdzie mamy gdzie mamy hmm, jak to będzie wyglądać tak no dobrze tutaj gdzie mamy e, nasz box ok zróbmy sobie tak dookoła tego pierwszego pierwszego tak, tutaj zróbmy sobie płotki. E, nie płotki, tylko bramki. Tak będzie zdecydowanie lepiej. Ten kolor mi się tutaj bardziej podoba. Wy możecie mieć oczywiście inne zdanie, ale to jest moje zdanie. E, I co w związku z tym? E, zrobimy sobie tak, dźwigni trochę. Nie wiem tyle postawimy sobie ten redstone'owy box, gdzie już było trochę dźwigni, ale spoko bierzemy czerwony proszek bierzemy przekaźniki i jeszcze trzeba zrobić czerwone pochodnie bo oczywiście one też są potrzebne nie wiem w jakiej ilości, zróbmy sobie no nie wiem, tyle bo trochę już brakuje tych patyków to jest taka dziwna rzecz, że brakuje patyków na tej wersji. I pewnie wiecie o co chodzi. Chodzi o to, żebyśmy sobie zrobili w tym miejscu pochodnie. W tym miejscu będą e, nasze zamknięcia. Zróbmy je sobie, z jakiego drewna zrobimy. Hmm. Nie mam tutaj nawet crafting boxa, więc poczekajcie, idę do crafting boxa. Taka jest trochę ciekawostka, że patyków brakuje, więc sobie je skraftujemy i znowu mogę zrobić furtkę. Ach, nie spodziewałbym się tego, że patyków będzie brakować. Na szczęście mam ich dużo, więc to nie jest żaden problem. Zaraz pokażę Wam cały pomysł, jak to będzie się prezentować. Oczywiście teraz są pochodnie. Otwarte, takie podświetlone, budujemy tutaj dalej. Tutaj trzeba zejście zrobić, tak, zejście dla redstone'a. Budowa redstone'owa. No, łatwa to praca nie jest. Bo trzeba trochę się namęczyć z tym redstone'em. Zobaczcie, tutaj to będzie gdzieś tak mi się wydaje. I tutaj wrzucimy sobie już wszystko, ale ten sygnał trzeba jeszcze odwrócić, aby to się zamykało zamiast otwierać. No i w tym momencie jesteśmy, powiem tak, w domu, czyli mamy wszystko gotowe. Teraz ja się muszę stąd jakoś wydostać, co oczywiście nie jest łatwe, ale już się wydostałem. To możemy tutaj sobie zabudować. W taki sposób, który nie będzie tutaj stanowił problemu. Ok, i teraz tak. Tutaj nie możemy dać bloku. Musimy dać blok wyżej, ale tutaj damy na przykład siano. Widzicie? Tutaj damy siano. A tutaj damy na przykład wodę. Czyli wszystko tak jak planowałem, żeby było. I teraz, właśnie ta dźwignia. Po, po co to robiłem? Po to, żeby można było sobie zrobić coś takiego. Widzicie? Chcę wjechać koniem. Dźwignia chce. Wjeżdżam w koniem. Zamykam. Ja sobie wychodzę. Koń zostaje, bo koń przez jeden blok. Nie przejdzie i to jest cały mój projekt, cały mój pomysł. E... No i teraz, gdy tam postawię wodę, to ona nie zaleje żadnego Redstone'a ani nic takiego. Pozostało mi jedynie zrobić to samo we wszystkich dziewięciu pozostałych boxach. I tak to właśnie będzie wyglądać. Jeżeli Wam się to podoba, to klikajcie łapkę w górę. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Komentujcie, subskrybujcie, klikajcie magiczny dzwoneczek. Pozdrawiam Was na razie, pa i cześć.